Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie moi drodzy. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić takie śliczne świeczniki z pomarańczy i goździków. Pięknie i dekoracyjnie będą wyglądać na świątecznym stole. Potrzebujemy oczywiście pomarańcze, łyżkę, pisak, nóż, troszkę goździków, wykałaczki, foremkę do ciastek w kształcie gwiazdki i podstawkę. Podstawka pomoże nam wykonać równą kreseczkę wokół pomarańczy. Jak widzicie, ustawiam sobie pomarańcze tuż przy podstawce. Na podstawce kładę pisak i teraz delikatnie kręcę pomarańczą, rysując równiutką kreseczkę. Teraz za pomocą noża wykonuję nacięcie dokładnie po przed chwilą narysowanej kresce. Nie nacinam zbyt głęboko, ponieważ skórka pomarańczy jest dosyć cienka. No i teraz obie połówki skórki muszę ostrożnie zdjąć. Robię to za pomocą łyżki. Trzeba uważać, aby skórki nie przerwać. Gdy mam już obie połówki, w górnej wycinam otworek w kształcie gwiazdki dzięki foremce do ciastek. Natomiast dolną połówkę ozdobię goździkami. Oczywiście to, jaki wzór wykonacie za pomocą goździków, zależy od Was. Ja zrobię rządek goździków mniej więcej pół centymetra od brzegu. Ponieważ chcę, aby były one ułożone symetrycznie, wykorzystam wykałaczki. Cztery wykałaczki na początku wkłuwam na krzyż, następnie między wykałaczkami wykonuję trzy dziurki i dokładnie w te dziurki wbiję goździki. Tak samo goździki wbiję w górną połowę pomarańczy na różkach gwiazdki. I teraz, moi drodzy, pozostaje nam tylko włożyć do środka małą świeczkę albo podgrzewacz i ustawić na świątecznym stole. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno.